Na relacje zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią. Witam was wszyscy, kochani moi kibice i słuchacze. Będę dzisiaj odpowiadał na wasze pytania. Proszę pytać, a ja będę odpowiadać. Jaki jest pana ulubiony piłkarz z dzieciństwa? Ale chodzi o nasz klub, Czarni? Radomiaka, tak jest. Radomiaka. No to uważam, że Leo. No jest, gra u nas już ponad 15 lat i uważam go za najlepszego piłkarza. No. A pana, jak był pan takim małym dzieciakiem, to na kim się pan wzorował? Oj, to trudno powiedzieć, bo ja miałem wtedy dużo piłkarzy i Dejna, i Lato, i Kasperczak. No, słynna jedenastka Kazimierza Górskiego, to wtedy byłem zachwycony ich graniem, ich postawą w ogóle. Radek pyta, co najlepiej zjeść po mocnym treningu i jakie są pana niekonwencjonalne metody pracy? No to trudno odpowiedzieć na to pytanie jest, bo ja się na wielu, prawda, wzorowałem, prawda, dobrych, doskonałych piłkarzy, prawda. No ale ja podchodzę do tych spraw, prawda, nieoczekiwane. Tego pytania nie oczekiwałem, ale uważam, że postawa piłkarza to jest dobrze opanować piłkę, a jeszcze wtrącić w tego piłkarza wiele rzeczy fizycznych, żeby on był sprawny fizycznie i sprawny w piłce nożnej. Pytanie od Bartosza. Jak się pan czuje, że Radomiak odnosi takie sukcesy? Powiem krótko. Popłakałem się. Czy przez te wszystkie lata doskonałej pracy w Radomiaku był pan pewien powrotu naszego klubu na najwyższy poziom rozgrywkowy? Mówiąc szczerze, nie. No ja pamiętam, kiedy na przełomie byliśmy wtedy w pierwszej lidze, to było 36 lat temu. I byliśmy w pierwszej lidze i nawet byliśmy na piątym miejscu po pierwszej połowie rozgrywek. No a potem no, spadliśmy po prostu. Nie mieliśmy tyle pieniążków, ile tam wymagały niektóre osoby. No i musieliśmy spać. Z przykrością to mówię, z przykrością. Bo wtedy była pierwsza, druga, trzecia liga i byliśmy w tej pierwszej lidze, najwyższej w owym czasie. No ale tak się ułożyło, że zadziałały inne momenty pośród tych meczów piłkarskich, jakie rozgrywaliśmy. No i stało się coś obrzydliwego, no, że myśmy musieli spaść. Z kolei Artur pyta, czym różniło się kibicowanie w Ekstraklasie w sezonie 84-85 od tego, co jest teraz? Mówiąc szczerze, to wydaje mi się, że wtedy więcej przychodziło kibiców na stadion Radomiaka, bo wiem, że wszyscy kibice, ci, którzy nie mieli miejsca, no to oblegali wszystkie drzewa wokół stadionu Radomiaka. No to nie było, naprawdę nie było miejsca. Jedno pana marzenie o powrocie do Ekstraklasy już się spełniło. Czy możemy wiedzieć, jakie są kolejne marzenia hrabiego? No kolejne, no wiem, to tak powiem w cichości. Wkręcę moje, w duszy mojej, taka kiełkuje myśl, że może kiedyś zagramy jeszcze, prawda, na tych rozgrywkach europejskich. Kolejne pytanie od Pawła, który z piłkarzy tych z przeszłości i obecnych najwięcej przesiedział w gabinetach masażystów. No, wielu przesiadywało w gabinetach
prawda, masażystów, wielu przykładów, ale byłem szczęśliwy, że starałem się tak pracować, a było nas kilku masażystów, prawda, już nie będę wymieniał, bo to było trzeba wymienić wiele osób, że staraliśmy się, żeby jak najmniej piłkarze odwiedzali nasze gabinety masażu. I drugie pytanie od Pawła. Ile razy w tygodniu pan trenuje na siłowni? No powiem krótko. Trenowałem i trenuję i będę trenował, dopóki mnie starczy sił, tylko 3 razy. Szczególnie w poniedziałek, środa i piątek. Dlatego w poniedziałek, środa i piątek, bo zawsze poświęcałem wtorek, prawda, i czwartek, żeby iść sobie popływać. Bo chciałem się po prostu dobrze regenerować przed następnym wstąpieniem do siłowni. Kto był największym tak zwanym koniem, najmocniejszym, najsilniejszym piłkarzem, z którym pan współpracował w Radomiaku? No powiem krótko. Który był potem w kadrze polskiej. Rafał Siadaczka. Nawet mówiąc uczciwie, to sprowadzałem leki z Kanady. Moja siostra mieszkała w Kanadzie. Zawsze do niej dzwoniłem. Mówię, Basiu, mój najlepszy piłkarz uległ tam jakiejś kontuzji. Proszę pomóc mi, swojemu bratu, a ja pomogę jemu. I zawsze dostawałem najlepsze wcierki do Rafała. No i go wspomagałem, jak tylko umiałem, no. Pytanie od Sebastiana. Który zawodnik jest pana ulubieńcem z obecnej kadry? A także którego z przeszłości pan najlepiej wspomina? No w przeszłości to wspominam Rafała Siadaczkę. Facet, piłkarz, który miał niesamowity zryw do piłki. Nikt go nie mógł prześcignąć na krótkich dystansach. 10, 12, 8 metrów. To był Rafa, był zawsze pierwszy. No i dobry piłkarz, miał mocne uderzenie. A w tej chwili, no to bym wszystko stawiał na Landro. Który mecz Radomiaka najbardziej zapadł panu w pamięć? No to wiele mi wpadało zajęć, prawda? Znaczy, padało mi jeszcze, jak są uzmysłowie, prawda, te rozgrywki. Kiedy wchodziliśmy z pierwszej do drugiej ligi, z drugiej do pierwszej ligi, a potem z drugiej pierwszej ligi do Ekstraklasy, no to było tych wiele meczów. Naprawdę, każdy mnie mecz fascynował, który zbliżał nas, mój ukochany Radomiaczek, do Ekstraklasy. To było bez wątpienia, także tych meczów było sporo. Było sporo, bo każdy mecz, który myśmy wygrali, to zbliżał nas malutkimi kroczkami do Ekstraklasy. Tym się fascynowałem. A jako masażysta, to się wkładało wiele pracy tych zawodników, prawda? No, którym trzeba było pomóc, żeby zagrał na następny mecz jeszcze lepiej. Teraz pytanie od naszej redakcji o najlepsze anegdoty dotyczące pana pracy w Radomiaku. Więc powiem tak, że zawsze jak przychodziłem na każdy mecz, a był ze mnie niekiepski kawalarz, to zawsze chłopcy, prawda, panie Zdzisiu, proszę nam odpowiedzieć jakąś anegdotę. No i cóż ja mogę powiedzieć, no, wydaje mi się, że spełniałem ich życzenia, bo opowiadałem dowcipne kawały, prawda. Mogę wam opowiedzieć w tej chwili jeden kawał, że przychodzi piłkarz do księdza przed świętami Bożego Narodzenia, które minęły parę miesięcy temu. No i ksiądz go spowiada z tych jego uczynków złych i dobrych i kątem oka patrzy, za piłkarzem się zrobiła już kolejka niekiepska. I ksiądz, chcąc tej kolejki jakoś wyspowodzić piłkarza i siebie, pyta się, to gdzie chcesz iść? Mówi do piłkarza, czy do piekła, czy do nieba. A piłkarz tak błagalnie patrzy na księdza i mówi, proszę księdza, jak można, to do Barcelony. I ostatnie pytanie od Kuby. O kibiców Radomiaka, o ich doping na meczach zielonych. Nie znałem takich kibiców, prawda? Zawsze mówiłem, że ich kocham.
A pytają się, a dlaczego pan mówi, że ich kocha? Ja mówię, bo oni mnie też kochają. No i dlatego jestem bez kibiców, to dzisiaj Hrabia by nie istniał. A z kibicami tak, bo jak się kończy mecz, to nie ma meczu u nas przeprowadzonego i wygranego, żeby kibice nie śpiewali mi, prawda, 100 lat dzisiaj Radulski. Było, moje urodziny były 14 lutego, gdzie przyszła pod mój blok, gdzie mieszkam, a ja mieszkam niedaleko stadionu, który się buduje Radomiaka. No i mi pięknie, czułem się jak w Sylwestra, bo leciało raso do góry, prawda, i śpiewanie 100 lat i tak dalej. Byłem przeszczęśliwy. I dlatego tu, w tym miejscu, gdzie siedzę, że mogę powiedzieć śmiało, że kocham kibiców, bo wiem, że oni na to zasługują i wszystko robią, żeby mnie te ostatnie, nie wiem ile będę żyć, no mam w tej chwili 86 lat, a ile jeszcze pociągnę, nie wiem. W każdym razie, co każdy rok, to zawdzięczam moim kibicom, że oni mnie, prawda, postrzegają, prawda, i chcą, żebym ja żył jak najdłużej. Więc chciałem podziękować za wszystkie pytania, jakie żeście mi zadali. Jeszcze raz mogę powiedzieć, że was kocham i do zobaczenia na meczu, który się odbędzie o godzinie 12 w Radomiu ze Stalą Mielec. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Na relację zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią.